Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś porozmawiamy o Konstytucji 3 Maja. O Konstytucji, która nie była tyleż ratunkiem dla I Rzeczypospolitej, co powodem, dla którego, przez który przestała istnieć. Konstytucja 3 Maja wykończyła. Słabnącą pierwszą Rzeczpospolitą. Szokująca to, prawda? A jednak, e, do pierwszego rozbioru Polski doszło w 1772 roku. Doszło do niego nie dlatego, że Rosja była silna. Doszło do niego dlatego, że Rosja słabła. Polska była Rosyjskim Rzeczpospolita, Polska. Była rosyjskim protektoratem od 1717 roku, od czasów słynnego Sejmu Niemego. Niemego, ponieważ nie pozwolono się tam nikomu odezwać, aby tego Sejmu nie zerwał. To był właśnie Sejm pod rosyjskimi bagnetami. Rosja nie miała interesu, aby dokonywać rozbioru swojego protektoratu, ponieważ rządziła całą Rzeczpospolitą. Największy interes w tym i największe parcie do rozbiorów, Miały Prusy z uwagi na swoje szczupłe terytorium. On, one de facto i tak rządziły dużą częścią Rzeczpospolitej, ale chciały to usankcjonować, chciały przejąć to na własność. Nie mogły tego zrobić, dopóki Rosja była protektorem Polski. W związku z tym siły propruskie pod pretekstem uzdrawiania chorego organizmu państwowego pierwszej Rzeczypospolitej, szczuły Polaków do tego, żeby się buntowali przeciwko Rosji i tym samym dawali preteksty do rozbiorów. Pierwszym pretekstem było było pierwsze antyrosyjskie powstanie, o którym większość ludzi zapomina i poza zawodowymi historykami w ogóle nawet nie kojarzy to z powstaniem, czyli Konfederacja Barska z lat 1768-1772. Był to protest przeciwko osadzeniu przez rosyjskie wojska, przez rosyjską carycę Katarzynę II jej kochanka. Stanisława Augusta Poniatowskiego na tronie polskim. Powodem wybuchu tej wojny było to, że Rosja miała ręce pełne roboty, że była zajęta z Turcją. Kalkulowano, że może się w końcu udać wybicie na niezależność. Problem polegał na tym, że konfederaci barscy nie mieli za sobą realnej siły ani też większości społeczeństwa. Był to bardzo ograniczony. W swojej sile bunt, który dał to po prostu pretekst do pierwszego rozbioru Polski. Natomiast Sejm Wielki 1788 rok, który się zaczął i który doprowadził do wyboru, do, do, do uchwalenia Konstytucji 3 maja, dodajmy przy zamachu stanu, ale o tym jeszcze będzie, miał naprawdę gigantyczne osiągnięcia w poprawie. Rzeczpospolitej, w poprawie funkcjonowania Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 maja była po prostu przelicytowaniem, ale po kolei. Konstytucja 3 maja była nie tylko wyzwaniem rzuconym Rosji i innym państwom zainteresowanym w słabości Rzeczpospolitej, była też rzuceniem wyzwania większości szlachty. W Polsce, która nie życzyła sobie żadnych zmian. Konstytucja 3 maja nie, nie likwidowała też największego raka, który toczył Polskę i który mógłby ewentualnie dać impuls do pozyskania zwolenników dla, dla obrony Pierwszej Rzeczypospolitej, nie likwidowała pańszczyzny. To pańszczyzna, Czyli faktyczne niewolnictwo doprowadziło Pierwszą Rzeczpospolitą do upadku, i Konstytucja 3 maja tego nie likwidowała. To są tezy, które postawił w swojej książce, bardzo ciekawej i takiej popularno-naukowej, w łatwej formie. Profesor Andrzej Chwalba, wydana tak książka, przed czterema laty, zwrotnice dziejów, alternatywne historie Polski. Właśnie tam on zwerbalizował właśnie tą oczywistą tezę, że bez Konstytucji 3 maja nie byłoby drugiego rozbioru Polski, nie byłoby też trzeciego rozbioru, którym też była, był trzecim rozbiór nastąpił po, po kolejnej prowokacji, którym była... Było doprowadzenie do powstania kościuszkowskiego kolejny zryw, kompletnie bezsensowny, kompletnie nie mający nic wspólnego z realnością. Jestem szachistą, jak państwo, niektórzy z Państwa wiedzą, kiedyś nawet byłem zawodowym szachistą. W szachach, która jest symulacja a symulacją wojny wykłada się przecież także w West Point, ale też i polityki, obowiązują zasady prowadzenia sporów, prowadzenia skutecznych działań. Te zasady mówią o tym, że atakować ma prawo ta strona, która jest silniejsza. Dążyć do konfrontacji ta strona, która jest silniejsza. Jeżeli ktoś jest słabszy, to musi czekać i iść na ustępstwa. Pozwolę sobie zacytować profesora Chwalbę. Mężowie stanu, racjonalni politycy z krwi i kości zatrzymaliby się w kwietniu 1791 roku Krok po kroku kontynuowaliby reformy, trzymaliby w zanadrzu głowy gotowy dokument wprowadzający nowy ład ustrojowy w państwie i czekali na dogodny moment, by wcielić go w życie. Przecież dorobek Sejmu sprzed 3 maja i tak był imponujący. W pewnym momencie należało powiedzieć stop i nie ryzykować utraty wszystkiego, co udało się osiągnąć. No właśnie. A co udało się osiągnąć Sejmiu, Sejmowi Wielkiemu? Zacznijmy że od tego, że zlikwidowano Radę Nieustającą, to było ciało, którym Rosja rządziła Polską, uchwalono też prawo o miastach dające, no, czy likwidujące dyskryminację mieszczan praktycznie oraz przeprowadzono gruntowną reformę funkcjonowania sejmików. Natomiast, co było najważniejsze, skutecznie nałożono podatki na szlachtę i duchowieństwo. Dzięki czemu pojawiły się źródła finansowania stałej 65 tysięcznej armii. To wszystko powinno było okrzepnąć. Jak mówi profesor, jak napisał profesor Chwalba w zwrotnicach dziejów, moglibyśmy rozwijać się i czekać na kolejną zmianę sytuacji międzynarodowej i wtedy próbować kolejnych kroków na drodze do wzmocnienia państwa lub zrzucenia rosyjskiej kurateli. A okazja nadeszłaby dość szybko, pojawiała się dobra koniunktura. No właśnie, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że Polska w kształcie nieokrojonym drugim i trzecim zaborem doczekuje epoki napoleońskiej, epoki wielkich zmian. Wystarczyło poczekać 10 lat i Polska by doczekała się tego. Niestety, polskie ówczesne elity. Były bardzo podatne na działania agentury. Ja zawsze przypominam wszelkim, wszelką dewizę działania szpiegów, że prawdziwa inspiracja jest wtedy, kiedy inspirowany nie zna przyczyn i powodów swojej aktywności. Wielu patriotów, którzy dążyło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, nie zdawało sobie sprawy, że daje pretekst do zakończenia życia I Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, cóż to za operacja ratowania pacjenta, kiedy pacjent umiera. W latach 80. mój sędziwy dziadek złamał nogę. Niewiele osób dawało mu szansę, żeby, bo miał zbliżał się do 80, żeby kiedyś stanął na nogę. Ale przy okazji odkryto, że ma tętniaka aorty. No i wówczas. No, mając diagnozę, gdzie jest ten tętniak, można było podjąć decyzję o operacji. Natomiast lekarze doszli do wniosku, że operacja może się powieść i na pewno się powiedzie, bo tętniak zostanie usunięty, ale pacjent może nie przeżyć tej operacji, może się po prostu też nie wybudzić, jest wiele ryzyk. I zostawiono go z tą decyzją. Natomiast rekomendacja lekarzy była taka, żeby jednak po prostu żyć z tym i czekać, bo tak może by dać lepszy efekt niż. Próba nagłej zmiany, która gdyby się powiodła, na pewno poprawiłaby widoki na dłuższe życie i komfort życia, że nie śpi się na bombie zegarowej. I no, dziadek sobie pożył jeszcze do 90, za jakieś 7-8 lat. Gdyby przeprowadzono tą operację, to właśnie mogłoby się skończyć jak z konstytucją 3 maja. Pacjent mógłby, Operacja mogłaby się udać, ale pacjent by nie przeżył. Wracając do konstytucji 3 maja. Często się mówi, że ona została uchwalona w wyniku zamachu stanu. I to prawda. To też warto też pamiętać o tym. Nie było za tą konstytucją większość elit. Nie pozyskano też większości społeczeństwa, czyli tych zniewolonych chłopów pańszczyźnianych, ponieważ nie nadano im wolności. Więc tak naprawdę to za konstytucją 3 maja były wąskie elity. Ten zamach stanu polegał na tym, że nie poinformowano o terminie posiedzenia posłów i senatorów niechętnie nastawionych do projektu konstytucji. Nieobecność ponad połowy posłów i senatorów w trakcie głosowania wynikająca z przyspieszenia o dwa dni debaty i głosowania, naruszenie zasady trzydniowej deliberacji nad projektem, naruszenie instrukcji sejmikowych, z których zdecydowana większość wyrażała sprzeciw wobec ustanowienia monarchii dziedzicznej w Polsce. Które wprowadzała konstytucja 3 maja. Ee, naruszenie przez króla pakta konwenta, które sam zaprzysiął przed koronacją, a które zakazywały podejmowania przez monarchę działań na rzecz ustanowienia monarchii dziedzicznej. No i szóste, użycie wojska do wywarcia presji na posłów e, z konstytucji 3 maja. A tak właśnie było. E, no więc Ech, to jest... To też jest taka dygresja tutaj, no bo kto ma decydować, które zamachy stanu są słuszne. Natomiast wracając drodzy Państwo do Konstytucji 3 maja, posłuchajmy co napisał, co pisał ówczesny dyplomata angielski. O tej sprawie. Czyli szpieg, no bo dyplomata to jest to są ludzie, którzy no, trudnią się działaniami jawnymi i niejawnymi na rzecz swojego państwa. No więc szpieg Hales raportował w ten sposób do Londynu. Ambicje marszałka Potockiego. Ambaras wynikający ze stanu prywatnych finansów jego królewskiej mości, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, dobre, lecz chybione intencje niewielu, połączone z niedolą i chciwością większości, działanie z ludźmi zawodzącymi zaufanie, ciemnymi bądź też miernymi, przyniosły krajowi niezwykle poważny kryzys. Sądzę, iż mogę powiedzieć, że wielki obiekt rewolucji, tak nazywał w 3 maja, i wszelkie później wynikające z tego manewry w rzeczywistości nie są niczym innym jak spłatą długów Jego królewskiej mości sięgających obecnie sumy miliona szterlingów oraz zaspokojeniem masy potrzeb jego dworzeń, ich siedzib i pensji. Trudno oprzeć się przekonaniu, że Polacy zdają się nie zauważać kluczowe zdanie że konstytucja niezdolna do samodzielnego utrzymania się swoją wewnętrzną mocą i praktycznym zastosowaniem nie jest w ogóle żadną konstytucją. To jest, powiedzmy sobie, pierwszy z takich ważnych świadków. Ten sam człowiek w czerwcu 1792 roku napisał w czasie już nieuniknionej nadchodzącej wojny z Rosją: Obecnie niewielu już ma jakiejkolwiek wątpliwości, że to dzień 3 maja. 1791 roku został ostatecznie, zadany został, został ostateczny cios polskiej niepodległości. No, drodzy Państwo, no, tak piszą ówcześni szpiedzy: cios zapadany niepodległości. I to nie jest jedyny głos w tej sprawie. Jest bardzo ciekawy naukowiec angielski, Richard Potterwick. Który o, relatywnie młody, 68 rok, ma 55 lat, pan profesor Butterwick napisał bardzo ciekawą książkę. Polska rewolucja Kościół Katolicki 1788-1792. To taka cegła, drodzy Państwo, około tysiąca stron, natomiast tam się znajduje też oś e, sporu, dlatego że spora część stwórców konstytucji 3 Maja podchodziła do sprawy nie z punktu widzenia dobra pierwszej Rzeczpospolitej, czyli żeby ten pacjent umowny, pierwsza Rzeczpospolita przeżył to ozdrowieńcze dzieło jakim jest Konstytucja, ale chodziło im o ideologiczne e, Uderzenie w kościół katolicki, który wówczas miał ogromne wpływy w Polsce. Ta kwestia ideologiczna przesłaniała im możliwe konsekwencje. Trochę to było na zasadzie takiej. No, spróbujemy, spróbujemy aby doprowadzić do tego, że Rzeczpospolita będzie miała dobry ustrój, no jak nie przetrzyma, to trudno, ale spróbujemy. To jest trochę takie. Podejście bardzo lekkomyślne. Natomiast w dziele bateryyka przebija tutaj to jest może materiał na, osobny, na osobną pogadankę rola inspiracji agentury pruskiej w doprowadzeniu do. Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po prostu szpiedzy króla Prus doskonale zdawali sobie sprawę, że skutkiem uchwalenia Konstytucji 3 maja będzie wojna z Rosją i następnie okazja do drugiego rozbioru Polski, do czego dążyli. To, z czego nie zdawali sobie sprawy polscy patrioci, zdawali sobie sprawę szpiedzy i elity pruskie. Ja przypomnę, że zarówno Konfederatów Barskich, wspierał król Prus. Skutkiem był pierwszy rozbiór Polski 1772. Twórców Konstytucji 3 maja też wspierał król Prus. Wreszcie do powstania Kościuszkowskiego doszło, ponieważ Prusy obiecały elitom Rzeczpospolitej, że wesprą wojnę z Rosją. No, i teraz, drodzy państwo, no jak trudno, nie obrażając naszych szanownych przodków, praszczurów, no nie powiedzieć o tym, że byli, no może nie, no żeby, tak mówiąc, delikatnie słabi na umyślnie, że wierzyli w to, że prusy miały interes w utrzymaniu Rzeczpospolitej. Ja tutaj dadbienie, że niecały wiek później, Otto von Bismarck, jeden z najwybitniejszych pruskich i niemieckich polityków, dokonał profetycznej wizji i oceny polityki, mówiąc, że zmartwychwstanie państwa polskiego oznacza koniec istnienia Prus. Państwo polskie zmartwychwstało w 1918 roku i już w 1945 roku Prusów nie było jako Bytu Niemczyzny na terenach polskich. No, tutaj, tutaj, jak widać, pewne rzeczy są oczywiste. Dla ówczesnych XVIII-wiecznych Polaków, no, refleksja o tym, dlaczego niektórzy pruscy zwolennicy, pracownicy, utrzymankowie króla Pruskiego wspierają polskie dążenia do niepodległości i uzdrowienia państwa, no, no, no powiem tak, no, w części wypadków to, to była to ślepota, a w części było to po prostu branie pieniędzy bez większych tutaj refleksji. Przypomnę, że słynny szef Jan Kiliński, który ma swój pomnik w Polsce, był nikim innym jak pruskim agentem, którego rolą było doprowadzenie właśnie do jak najostrzejszego e, powstania, które miało doprowadzić do likwidacji państwa, a tym się oczywiście pan szewc nie przejmował się, przejmował swoją kasą ale o tym będzie w kolejnej pogadance. W każdym razie warto, mimo że to jest taka uroczysta chwila, warto wiedzieć, z jakiego powodu niektóre zrywy narodowe, nawet szlachetne, polityczne, są szkodliwe, jeżeli doprowadzają do likwidacji państwa polskiego. No, Drodzy Państwo, na części ten mój wywód z Państwa wyda się szokujący, natomiast warto wiedzieć o tym, że nawet w teorii piękne rzeczy, takie jak Konstytucja 3 Maja, pomnik nazywana drugą ustawą zasadniczą na świecie po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku i pierwszą w Europie, dyskutować można, ale rzeczywiście może można... Mu Spróbować przyznawać taki tytuł. Ale czego się tu cieszyć, skoro operacja była tak skuteczna, że pacjent jej nie przetrzymał? Szanowni Państwo, tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej, a Państwu polecam magazyn, którego jestem wydawcą jednym z autorów, Historia na Weekend. A w tym numerze żydowska zemsta za Holokaust o tym, jak 6 milionów. Jak w tym, jak ocalenicy z Holokaustu chcieli zamordować, zabić 6 milionów Niemców w myśl zasady oko za oko. W tym numerze także o masonach wszechpotężnych, o ludziach. Ile to jest prawdy w tych twierdzeniach, że ci masoni są tak potężni, a ile to jest po prostu zwykłe public relation? Fantastyczny artykuł, ostatnie Wiedźmy Europy. Historia jak z filmu w 1944 roku. Kiedy Europa zmaga się z Hitlerem, w Wielkiej Brytanii toczy się ostatni proces z ustawy o czarach. Dlaczego tak? O co tu chodziło? W tle jest historia, no jakże szpiegowska. I oprócz tego jest jeszcze tutaj w tym numerze wiele ciekawych tekstów, ale polecam mój materiał o tym, jak polski wywiad okradał niemieckie transporty ze złotem do Portugalii, a później z Portugalii do Ameryki Południowej. Polacy podbierali. Około 1% złota z każdego transportu. Co się stało z tym złotem? Dlaczego polski wywiad nie informował o tej operacji rządu w Londynie? Wielka tajemnica, szpiedzy, tajne firmy, a także historia, która żyje do dziś: bo co się stało z tymi pieniędzmi? Historia na weekend. Tu jeszcze jest też fantastyczny portret słynnego ideologa nazizmu aczkolwiek to jak to było no nie był to jego może e, e, świadomy wybór e, że został tym czymże idolem czyli Fryderyk Nietzsche ulubiony filozof nazistów był dumny z tego że ma polskie pochodzenie ba twierdził nawet że czuje się bardziej Polakiem niż Niemcem No drodzy państwo o pochodzeniu e, i dziwnych przypadkach Fryderyka Nietzschego w najnowszej historii na weekend a państwu mówię, do zobaczenia.